ale tyskie grunie to jest jedne z najgorszych piw i ja wam pokażę, co z tym piwem idzie zrobić. Tam pozdrawiam tyski ruch klasyków. Niestety do tego się nadają tej scochy. Witam w Rostomili ze Tychów, a tak naprawdę ze Wilkowyjów, sztat Tajli Tychów, a Tychy są troszkę dalej, ale od 1951, kiedy Tychy uzyskały prawa miejskie, no to Wilkowyje są zusammen. A Wilkowyje powstały już w 13 stuleciu. Samo Wilkowyje, bo było tu mocka rostomajtych wilków, wolfów, tereny lasów pszczyńskich, a tu mamy sztadnina, konie prywatne, szajwnięte. Ja konnych nie prowadzimy, konie prywatne, ale widzicie, niby Tychy się kojarzą takie blokowiska. Zarodzki wam to wszystko pokorza, ale tu widzicie od Mikołowa jadąc do Tychów właśnie taki troszkę wiejski klimat i te rostomajte wiejskie tajle są, wszystkich wam nie pokorza, ale zaczynamy tu w Wilkowyjach i skończymy też w takiej wiejskiej sztat Tajli. No to witam was i zapraszam na rajza, na Tajlik do Tychów. Tychy, po niemiecku Tysiał, to 127-tysięczne miasto na prawach Krysu. Za starego pierwszy tysko wieś leżała we Krysie Pszczyńskim. Miejscowość wspomniano we dokumentach po raz pierwszy w 1467 roku, ale prawa miejskie Tychy dostały dopiero w 1951, kiedy uzdano o obudowie osiedli satelickich. Wtedy też do miasta dokuplowano Wilkowyje i Paprocany. W 1973 do Tychów dokuplowano Cielmice, Jaroszowice, Urbanowice i Tajla Bierunia Starego. W 1975 Tychy stały się największym sztatem na Górnym Śląsku. Dołączono do nich Bieruń, Lędziny i Mielin, Wyry, Gostyń i Chełm. W 1976 odłączono z Tychów Dzieczkowice, a w 1977 gmina Imielin, Chełm i część Kopciowic. Zaś na ich plac dołączono Kobier i Bojszowy ze okolicznymi wsiami Keresum Cerowski bojszowskimi Tajlami. W 1991 wielkie Tychy się rozpadły. Bieruń, Bojszowy, Kobier, Lędziny i Wyry z Egostynią zostały osobnymi gminami. Miasto leży 15 km od Katowic. Za nami tyskie browary książęce. Pierwszy browar powstał tu już w 1629 roku, założony od bromniców ze Pszczyny. I to jest najdłużej, najstarszy, nieprzerwanie działający, fungujący browar w całej Polsce, na Śląsku, ale nieprzerwanie działający, bo starszy jest browar w Raciborzu, ale tam była krótko przerwa. W 1861 roku Prince von Pless, książę pszczyński, Hans Heinrich XI Hochberg von Pless modernizuje te budynki i produkcja rusza pełną parą, nie ino na pszczyński zomek, nie ino na okoliczne wsie, ale już na rynki, na wszelkie rynki zbytu. Rostomili, niestety Teroski, a co jeszcze mogę powiedzieć, Teroski to jest w kompanii piwowarskiej, to się połączyło z Lechem, tu robią Lech, robią Żubr, inksze jeszcze tam łone, a ja wam Rostomili pokorza pójdźcie tu ino na trowa, żeby też był landschaft. Weronika, prosiłbym cię, żebyś stanęła tu. Ja dziękuję ci pięknie, dziękuję ci, że mnie nagrywasz. Tyskie gronie. Gronie to jest też źródło we Mikołowie, kaj ciągną woda do tego, ale tyskie gronie to jest jedne z najgorszych piw. I ja wam pokażę, co z tym piwem idzie zrobić. Tam pozdrawiam tyski ruch klasyków. Niestety do tego się nadają tej scochy.
Tu w Tyskich Browarach Książęcych, w zabytkowych zabudowaniach funkcjonuje muzeum i nawet opowiadają tam, dodają po śląsku. Ja był na takim kludzeniu po śląsku i zaproszą, możecie się zobaczyć, ale teraz widzę, że je w remoncie, a tam dali je nową część browaru. A my, Rostomili, mamy jeszcze tu pałac ze 17 stulecia. Weronika, pokaż tu, żeby było widać. 18 stulecie to jest przebudowa, 19 stulecie założenia parkowe. Hochbergowie o to dbali, ale to jest teraz w rynkach prywatnych. Nie wejdziemy tu nikaj łańcuchy na tych ścianach. W każdym razie, no widzicie, to jest wszystko. Browar, tyskie, ale tyskie gronie jednak jeszcze raz pokorza, wiele tego zostało. Łzamy cieplnościa flaszka. Tam, kaj widzicie te krzyże, to od 1902 roku była kaplica Wanielicko. Hochbergowie zadbali, żeby robotnicy ze browaru i insi mieszkańcy Tychów, pamiętajmy, to była wieś, tu nie było wielu domostw, ale tam była kaplica Wanielicko, tam łazili, nie musieli do pszczyny łazić. I do 1946 fungowała chyba jeszcze dwa nabożeństwa po II wojnie. No niestety komuna, jak wiemy, zamienili to tam na browarnicze pomieszczenia, a teraz tam jest muzeum, a w piwnicach restauracyjny browar, można się napić piwa 14-dniowe tyskie, ale widać, że to jest kaplica. Te krzyże, ta sygnaturka tam, kraj pewnie był jakiś dzwonek. A teraz od 1995 roku mamy nowy kościół wanielicki świętego Piotra i Pawła na ulicy Burszego. Wcześniej farożowie ze Mikołowa administrowali ta parafia, a teraz i osobny farosz Marcin Konieczny. Znajdujemy się na placu Browaru Obywatelskiego. Drugiego browaru w Tychach, bo browary książęce żeście widzieli. Mamy lata 90. XIX stulecia. Wtedy firma ze brzegu postanawia postawić tu browar obywatelski. Mamy 1897 rok, kiedy zaczyna fungować, kiedy zaczynają ważyć tu piwa. Ostro konkurencyjo pomiędzy browarem obywatelskim i browarami książęcymi. Rok nieskorzy zawierają umowa, w której gadają, że ceny piw i rynki zbytu będą równe. W 1918 większość akcyjów kupuje Prince von Ples, czyli książę pszczyński. Browar funguje do 1997 roku. Dzisiaj tu już się nie waży piwa, a to bez to, że obowiązuje umowa, że ten browar nie może być konkurencyjny do browarów książęcych. Bez to sprzedają tu piwo Tischauer Bier, ale nie ważą go tu. Ważą go kaś w zaprzyjaźnionym browarze Pytołech, ale to jest wielka tajemnica, nie wiadomo. Ale to piwo jest dużo lepsze od tego tyskiego syfu. Tischauer Bier to prawdziwe rzemieślnicze, kraftowe piwo. A teraz te miejsca to kompleks, który jest wpisany na szlak zabytków techniki. Industriada tu się odbywa, czynności zabytkowych budynków, restauracyjo, kaj sprzedują Tischauer Bier. No i piękne okolice, takie postindustrialne. Tychy znane są przede wszystkim z osiedli, które powstały w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Wtedy Tychy się rozrosły, uzyskały prawa miejskie i mnóstwo gorolów tu się skludziło. Tychy to była sypialnia Katowic. Tu nie było grubów, no jedynie mamy luftschacht na czołowie, ale to jest luftschacht z kostuchny, ze Bożych Darów, a tutaj te osiedla. I mamy osiedla od A do Z, A, B, C, D i tak dalej, aż do Z.
ale niewielu wie, że te osiedla mają tak naprawdę, te litery są od mian. Beispiel, osiedle W to jest osiedle Weronika. Dodają, ja mieszkam na osiedlu M, a nie wiedzą, jakie to jest miano. Ja też nie wiem, ale nie ma żadnych zetychów. A my są na osiedlu A, osiedle Anna, które powstało w latach 1951-1956. No i starsze osiedle w Etychach, przykład socrealizmu. Tu niektórzy mogą się obrazić, bo my są tak genau we starych Tychach i tu jeszcze takie richtig Ślązoki mieszkają, a we nowych Tychach tam większość Korolowie. A ludkowie, tu na tym osiedlu A, Anna, pierwsze próby miał Rysiek Riedel ze zespołu Dżem, tutaj w Domu Kultury. To jest ciekawe, ciekawe. W ogóle, jeśli chodzi o te osiedla socrealistyczne, to jeden ze niewielu na Śląsku i jeden ze niewielu w Polsce przykład takiego całkiego dokończonego projektu osiedla socrealistycznego. Mamy tu rozmaite dynkmale i w ogóle no, ta cała ideologia socrealistyczna tej klasy robotniczej to jest tu pokazane. Są my na głównym placu rynku tego socrealistycznego cuda. Nie wiem, no w pewnym sensie ja. Tu były manifestacje pierwszomajowe. Tu mamy chyba właśnie ten Dom Kultury, w którym Riedel miał te próby zespołu. Rostomili, a kto w ogóle wpadł na pomysł tych osiedli satelickich? Brytyjczyki w latach 20. XX stolecia. Potem nazisty chcieli budować na terenach Tychów też już osiedla, ale czemu to nie powstało? No, wojna, rostomajte łone się dzieją. Słuchajcie, czemu akurat tu w Tychach? No bo tu było pełno placów. Łąki, lasy, można było to zagospodarować. A blisko też Katowic i rozmaitych innych ośrodków industrialnych, Bieruń, Rędziny, to co żeś wam pokazował. I bez to. I mamy Tychy. To mi się nawet podoba, powiem wam, Rostomili, ale te molochy, te wieżowce, które wam zaraz kikać tu w przebitkach pokorza, no to już mi się nie podoba. Ale to nie ino Tychy. To taka była komuna. Będę wam pokazował inksze rozmaite place na Śląsku i też zobaczycie te wieżowce, które niszczyły landschaft. Sumy na ringu we Tisiał, piękny landschaft. Kiedyś to był stow, kaje teraz fontanna, a za mną kościół świętej Marii Magdaleny ze 1782 roku. Barokowy sznicie. Ale wcześniej stał tu już inkszy drzewiany kościół. W ogóle tak pierwszy kościół stał troszkę dalej tam, na inkszym placu około 1480. Nieskorzej drugi kościół stanął tutaj, a w latach 1569-1629, mam nadzieję, że żech nie pomylił, w czasach kontrreformacji był on w rękach Wanielików. Kiedyś, kiedy Tychy były wsią, to taki kościół wystarczał, ale jak się rozbudowały, to już był niewystarczający. Koncepcja była taka, żeby to było miasto bez kościołów, żeby był ino jeden kościół. Pamiętajmy czasy komunistyczne, ale udało się i od 1957 powstawały rozmaite kościoły i dzisiaj mamy mocka takich kościołów, które powstały za czasów PRL-u i po 89 roku też. To jest jedyny taki stary, richtig piękny, zabytkowy kościół. Tutaj mamy stadion GKS-u Tychy.
Piękny jest, jeden z piękniejszych na Górnym Śląsku, a na pewno tu we wschodniej Tajlii, moderny. A my są na ulicy Edukacyjnej i tu richtig mamy pełno szulów. A tu widzę zakaz, nie wiem kaj jechać, będziemy kaś krążyć, ale ja jeszcze dobre roztomili. A to ja się tu skręcam w Edisona. Słuchajcie, co ja wam chcę powiedzieć? Ja robił tu bez 2 lata na tej ulicy i chcę pozdrowić wszystkich, którzy są z Etychów, kamratki, kamratów, bo doznamy się i owoc nie zapominą. Jakbym miał wszystkich wymienić, to no, nie wspomniałby, ale czujcie się wszyscy wyróżnieni. A też jedno, co chcę wspomnieć, wielki Ślązok Dariusz Dyrda, który niedawno umrzył. Urodził się, umrzył i jest pochowany w Etychach na cmentarzu we Wartogłowcu. Jademy, Roztomili. W Paprocanach, sztat Tajlii Tychów, Paprocany założono w 15 stuleciu od 1951 w granicach Tychów. No, wtedy też Tychy, wiadomo, prawa miejskie, to wszystko się cudzamen tworzyło. A za nami Huta Paprocko. Promnicę to założyli w 1703 roku, fungowała do 1787 roku i kuto tu żelazo. A dzisiaj mamy tu pełno fiatów, zobaczcie, ja wam potem może pokażę, ale tu już widać fiaty Tipo. A czemu fiaty? No fiaty produkują i długo produkowali i dali je werk fiata w Etychach, ale to żeście widzieli przy Tajliku ze Bierunia, bo to jest tak na granicy. No to już zapraszam do Paprocanów. Tychy to jedno z nielicznych miast na Śląsku, kaj są trolejbusy. Zobaczcie, co to są trolejbusy. Bijemy się? Ja? Takie autobusobanki na sztrom linie. Chodzi o ekologię, ale teraz jak autobusy już jeżdżą na sztrom, to już trochę nie ma też sensu, myślę, ale z drugiej zajty są dużo ładowane. Zobaczcie jeszcze ten trolejbus. Jeszcze jeśli chodzi o śląskie miasta, to są w Ostrawie, w Czeskiej Republice. A tak to Szlebnicze, kaj jeszcze można trafić trolejbusy. Na Śląsku oczywiście, to mnie interesuje. A przed nami piramida. Oby w Egipcie, ale jednak na Śląsku. A co to jest? To bioenergoterapeuta założył, już teraz nie pamiętam, jak on się mianuje, taki fest sławny. No i tu też jest restauracja Kleopatra, hotel. No takie fest to jest znane. A tu, a nie wiem kaj, a tam się pojadymy dalej, ale wy se roztomili, zobaczcie, jadymy. O, już mi się wspomniało, jak się mianuje ten hop od piramidy Cegliński. A przed chwilą my mieli taką ciekawą sytuację. Trafili my fanów na parkingu, wjeżdżamy, patrzą, kefe wjeżdża, oni potem podchodzą, gadają, że my widzieli film o Orzeszu i o pozdrawią. Jak oni się Weronika mianowali? Marcin i Zuzia, ja? Ja? Marcin? Pozdrowiamy Marcina i Zuzia ze Zgonia, fanów naszych, których my tak trafili. Filujcie nos. Abonirujcie, a może i też nas traficie i będziecie się mogli knipsnąć bild z naszym chrobokiem. Sumy nad jeziorem paprockim to jedno z takich placów, kaj
wypoczywają Ślązoki. A miejsce to było kiedyś związane ze Hutą Paprocką. W 1796 roku powstało, ale 200 lat nie skorzy i w 1986 zaczęto to rewitalizować i w 1992 roku, kiedy ja się narodził, skończono. Takim mankamentem tego miejsca jest to, że tu niekiedy występują sinice i nie można się kąpać, ale tak to jest piękne miejsce i polecam. Tam mamy plaża, jak widzicie, tam restauracje, tam mamy jachty i można tu fajnie spędzać czas. Pozdrawiamy też Kuby i Anka, którzy tu na jachtach spędzają czas. No i podziwiajcie ten plac. Kończymy, ludkowie, dzisiejszy tajlik, a są my najprawdopodobniej w Jaroszowicach, mogę się pomylić, ale chyba to jednak nie są Urbanowice, ino Jaroszowice, ale albo Jaroszowice, albo Urbanowice, to obie tajle 73 dołączono dopiero do Tychów. A ja wam chcę pokazać ten wiejski landschaft, ten tam krowy, tu nie widać, bo to by musieli od głównej ulicy, ale w przebitkach zobaczycie, tam jeszcze tego nie zobaczycie, ale jo widzę dziki, bo one latają durś. I tak jak widzicie, ja wam wszystkiego nie pokazał, bo to tajnik by musiał trwać godzina, ale pokazał wam, że myślę, że te najpiękniejsze i najważniejsze i najciekawsze place Tychów. A ja was zapraszam do kolejnych rajzów. Myślę, że mogę zdradzić, następna rajza będzie w Wieżorach. Jadymy durś. Pierskludkowie.